Pozostała już niespełna minuta do zakończenia drugiego meczu, pierwszego dnia półfinału Mistrzostw Polski U14 w Wałbrzychu. Znamy już zwycięzców dzisiejszego dnia. Basket Opalenica pokonał zespół Bieliszki Regis, a drużyna gospodarzy Wałbrzych pokonuje w tej chwili Basket Gminy. Jest 14 punktami. Już to jest naprawdę ostatnia akcja. Jeszcze trafiają, jeszcze chcą zmniejszyć ten rezultat. Wiadomo, mała tabelka, liczy każdy punkt. Ja tylko przypomnę, jak byłem ostatnio na mistrzostwach juniorów, to tam decydował jeden koło, 0,2600 o awansie do półfinału. Do samego końca. I na dobre, i na złe, ale teraz podejdźmy do pani Babickiej. A ja się zapytam organizatora, serwis koszykówki młodzieżowej, jak wam się udało zgromadzić tak wiele kibiców? Ja jestem na wielu turniejach, takich sparingowych i ogólnopolskich, na półfinałach to nie są jeszcze finały. Widzę tak, że taką rzeszę kibiców. Bo tak ludzie kochają w Wałbrzychu koszykówkę i potrzebują właśnie. Dlatego przychodzą. Ale na U14? Tak, u nas przychodzą na wszystko. I na U14, i na U16, i na U18. Są tacy ludzie. A jeżeli załóżmy, nie? Bo nie krakajmy, ale uda wam się awansować do finału. Czy będziecie się starać, będziecie aplikację składać? Tak jest, będziemy składać ofertę. Chyba warto i ktoś to chyba doceni, że trzeba grać też między innymi dla publiczności, nie tylko po to, żeby odbijać piłkę, no nie? Tak, ale publiczność to nie wszystko, jeszcze trzeba zaoferować zawodnikom jakieś fajne nagrody. Fundowane są fajne nagrody dla wszystkich uczestników. To teraz byście się dowiedzieli, że nie tylko Wrocław kocha koszykówki, ale Wałbrzych także. A już niedługo wielka impreza we Wrocławiu, Mistrzostwa Europy U18. Myślę, że wielu kibiców z Wałbrzycha będzie tam gościć. Są tradycje koszykarskie, tu była ekstraklasa, stąd pochodzi Doliński, stąd pochodzi Niedźwiecki, który jako młodzieżowiec ma wicemistrzostwo świata. Zawsze mówi, że jest... Tak, to mówi. Jeszcze jeden time-out, nam się trochę zrobiło, jak... Podejdźmy do pani trener Ani Babickiej. Tyle właśnie z kibiców w Wałbrzychu. Podejdźmy, co tutaj mówi trener Krzykała, doświadczony trener. Mamy te nazwisko. To ojciec pana koszykarza Krzykały. Bartek! 81-67, 14 punktami dla Wałbrzycha na 14 sekund przed zakończeniem pierwszego meczu Górnika, a jutro ich czeka ciężkie starcie z Opalenicą. Czy starczy sił po tak dzisiaj wielkim wysiłku? 10, 8 sekund. I dwa rzuty wolne. Z Bartkiem dla Pukerola. 8 sekund. Dwa rzuty wykona zawodnik Górnika z numerem 5. Aż koniec. Z tego
tego co mi mówił ten najwyższy chłopak Wawrzychu, zaczął trenować nie tak dawno, od czerwca tamtego roku. Od to niespełna rok był karateką. A on jest młodszy od nich wszystkich. On jest 98, a co pan gada? 98 i ma 196 cm. No to może taki będzie niemiecki drugi. No i to trafia osobiste, pierwszy trafi. Ale nie wypuścicie go z Wałbrzycha pewnie. No nie, jest drugi, o. Proszę bardzo. Tak się szkoli młodzież w Wałbrzychu. Ja już nagrywam, wiemy, że Górnik Wałbrzych to spotkanie wygrał. Specjalnie do serwisu koszykówki młodzieżowej. Z półfinału Mistrzostw Polski w kotle wałbrzyskim z Ibi.